Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu 3x3. W tym tygodniu omówimy dla Państwa książkę Arkadiusza Szarańca Żubry lubią Jerzyny, najnowszy serial produkcji HBO Ślep nas od świateł oraz płytę Rosalii pod tytułem Elmar Kerer. Bartku, nowa książka Arkadiusza Szarańca. Tak, książka, w zasadzie jak mówi autor, książeczka, niezbyt opasły tom, ale bardzo wdzięczna rzecz. Książka, którą przeczytałem z wielką przyjemnością. W ogóle jestem nawet w stanie powiedzieć, że jedna z najlepszych pozycji wydawnictwa Czarne, która wpadła w moje ręce w tym roku. Arkadiusz Szaraniec jest niekwestionowanym entuzjastą istnienia. Człowiekiem, który opowiada nam z pozoru oczywiste rzeczy, ponieważ ta książka poświęcona jest bocianom, orłom, żubrom, rysiom. I wydawałoby się, że wszystko wiemy o tych zwierzętach. Są one opatrzone, przywitrowane przez popkulturę. Tymczasem okazuje się, że większość naszych rzeczy jest to wiedza oparta na jakichś potwornych stereotypach wdrukowanych poprzez rozmaite klisze poznawcze, które do tej pory przyswajaliśmy bezrefleksyjnie. Zaletą tej książki największą jest to, że ona napisana jest absolutnie fantastycznym językiem. Ja w ogóle sobie pomyślałem, że Arkadiusz Szaraniec stworzył coś na kształt, rozbija dotychczasowe związki frazeologiczne, dokłada do nich element zwierzęcy i nagle mamy do czynienia z językiem, który jest bardzo żywy, nerwowy, te opowieści są pełne swady, napięcia. W zasadzie Arkadiusz Szaraniec żongluje tą polszczyzną ze słowników XIX-wiecznych, absolutnie zajmującą. I dwie ostatnie rzeczy na koniec. Pierwsza myśl taka, główna nauka płynąca z tej książki, że człowiek ma taką potrzebę katalogowania, nazywania rzeczywistości, przyklejania rozmaitych rozpoznań i etykietuje. Tymczasem cały proces jakby zostaje poza nim, nie potrafi go do końca rozpoznać. To, co my wiemy, to w zasadzie kropla w oceanie. Można powiedzieć, że w zasadzie nic nie wiemy. Ten świat przyrody i natury wciąż jest dla nas nieodgadnioną kartą. I to, co mi się najbardziej podoba, to to, że wszelkie... Ta książka również pokazuje, że wszelkie ludzkie zapędy powinny być jednak bardzo szybko ostudzone, ponieważ kiedy człowiek próbuje nadać pozorny ład naturze, to w gruncie rzeczy ją destabilizuje. I to jest tak, jak przyszła mi na myśl, czytając tę książkę, taka metafora, że jeżeli mamy ulicę zakorkowaną i działa sygnalizacja świetna, wszyscy stoją i jakoś się przepychają do przodu, to w jakimś stuporze te auta trwają. Jeżeli nagle na moment ta sygnalizacja zostaje wyłączona, to ludzie sami są w stanie rozładować ten ruch, podobnie jest z naturą. Zostawmy ją samej sobie, czytajmy takie książki 8 na 10, po prostu fascynująca lektura. Ja też od razu daję punkt 9 na 10. Dla mnie ta książka to wszystko, o czym powiedziałeś, a pod tym wszystkim się podpisuję, naprawdę jest fantastyczną lekturą, która pozwala popatrzeć inaczej na świat zwierząt, na świat roślin, w ogóle przyglądać się temu na co dzień, bo ja tak się sama biję w piersi, że mam wciąż za mało kontaktu z naturą, jakoś tak w takim pośpiechu i rutynie codziennie i nie przyglądam się zwierzętom dookoła, a na pewno po lekturze tej książki inaczej patrzę na rzeczywistość. To jest pierwsza rzecz. Kolejna to to, że ja mam takie poczucie, że ten świat zwierząt jest tutaj też w taki teatralny sposób opisany. Tak jak mówimy o takiej teatralizacji życia codziennego, jakimś takim pięknie i estetyce, to tak samo tutaj autor nadaje też takiego majestatycznego piękna zwierzętom. I to jest dla mnie bardzo interesujące spojrzenie. I kolejna rzecz, za co bardzo, bardzo duży plus, to to, że autor też pokazuje, jak przemiany w świecie zwierząt i roślin, na które my wpływamy, wpływają w zasadzie na nas, o czym też się absolutnie nie mówi. O tym, że no my jakby zatracając kontakt z naturą i ingerując w nią bardzo mocno, niestety sami ponosimy konsekwencje biologiczne, fizjologiczne i niby to jest wszystko dla nas jasne, ale ja myślę, że to jest taka wiedza, o której cały czas trzeba po prostu mówić i przypominać. Także tak jak mówiłam na początku, 9 punktów, bardzo dobra książka. Bociany, rysie i wilki to bardzo ciekawe zwierzęta, jak się okazuje. Ja, żeby też nie przedłużać, powiem Państwu o jednej rzeczy. Wydaje mi się, że ta książka ma olbrzymi aspekt taki edukacyjny, bo to, na co zwrócił uwagę Bartek, język jest świetny, ale on jest bardzo, bardzo przystępny i ja naprawdę widzę młodych ludzi w wieku 13-15 na przykład lat, którzy mogą sięgnąć po tą książkę i nagle te lekcje biologii, które mogą wydawać im się nudne, staną się fascynujące i ta książka na pewno w tym też pomoże. 7 na 10 punktów ode mnie.
Czas na propozycję filmową. W tym tygodniu będzie to serial Ślepnąc od świateł w reżyserii Krzysztofa Skonicznego na podstawie głośnej powieści Jakuba Żulczyka. 8 odcinków. Jakie wrażenia po obejrzeniu? No myślę, że to jest jeden z ciekawszych seriali w tym roku, który wyprodukowało HBO. A to dlatego, że dotyka takiego tematu, który się jeszcze w serialach nie pojawił. Mianowicie nie tylko zmagania dealera narkotykowego ze swoim życiem i z własnymi demonami, ale przede wszystkim w tym filmie pokazane jest nocne życie Warszawy. Układy, które towarzyszą w różnych grupach społecznych i montaż, rzeczywistość tam pokazana, rzeczywiście robią niesamowitą sprawę. Myślę, że atmosfera takiej Warszawy, której my w zasadzie nie mamy dostępu, naprawdę jest ciekawie pokazana. No, serial, który może nie jest w jakiś sposób wybitny, ale jest bardzo ciekawą propozycją, której na rynku jeszcze nie było. Ja bym powiedział jeszcze coś takiego bardzo krótko, ponieważ o tym serialu bardzo dużo się mówi, bardzo dużo się pisze. Wybitna rola Jana Frycza, to bez dwóch zdań. Znakomity Robert Więckiewicz. W ogóle wydaje mi się, że Jakub Żulczyk ma to szczęście, że bardzo charyzmatyczni aktorzy wcielili się w postaci, które on stworzył na kartach swojej powieści. Ja tak sobie myślę, że pewnie niebawem i Wzgórze Psów doczeka się filmowej adaptacji. To jest w zasadzie serial o mroku, o takim ludzkim bagnie, ścieku, które gdzieś tam niepostrzeżenie cały czas garuje, a my tego najzwyczajniej w świecie nie dostrzegamy. I pomyślałem sobie taką jedną myśl, że światło jedynie w tym serialu się pojawia w momentach, kiedy sfatygowane, zaczadzone, brudne warszawskie szyby odbijają jakiekolwiek promyki w witrynach sklepowych, a w pozostałych momentach absolutnie zanurzamy się w świat bardzo mroczny i w zasadzie niezwykle również, pomimo wszystko, oniryczny. Ode mnie 7 na 10. Ode mnie również będzie 7 na 10. Ja nie ukrywam, że byłem bardzo zaintrygowany filmem Skonicznego pod tytułem Hardcore Disco. Nie mówię, że to był film wybitny, ale był na pewno interesujący i tutaj mamy kolejną jego produkcję i tutaj znowu jest bardzo dobrze moim zdaniem, ponieważ serial jako forma, no powiedzmy sobie szczerze, jest jednak trudny do zrobienia tak, żeby był cały czas interesujący. Tutaj był dobry materiał książkowy, który został dobrze zaadaptowany. Warszawa wygląda świetnie, muzyka jest świetnie tutaj w tym filmie zrobiona. Mi się w ogóle podobają te takie dwa poziomy tego serialu, bo ten poziom meta, który jest pokazany na ekranie, czasami jest bardzo ciekawy. Muzyka jest też świetnie wykorzystana. Chciałbym oglądać więcej takich polskich seriali, a w internecie tak naprawdę już o tym serialu, tak jak Bartek powiedziałeś, powiedziano wszystko. 7 na 10. Ja daję też punkty 6 na 10. Czas na propozycję płytową i w tym tygodniu będzie troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście zauważyłem, że w ostatnich tygodniach, kiedy wybierałem płyty, to mieliśmy do czynienia głównie z emerytami i rencistami, powiedzmy sobie to szczerze, więc teraz trochę młodej krwi, dziewczyna urodzona w 93 roku, Rosalía, hiszpańska wokalistka i drugi album Elmar Kerer. Dziewczyna zadebiutowała w zeszłym roku płytą Los Angeles. Ona była bardzo taka zakorzeniona we flamenco. Tutaj na tej płycie to flamenco jest już punktem wyjścia dla współczesnego popu i bardzo ciekawych produkcji. No i nie ukrywam, że Hiszpania oszalała już na punkcie tej wokalistki. Moim zdaniem jak najbardziej zasłużenie. Pobity rekord na Spotify'u, 2,5 tysiąca streamów w ciągu pierwszych 24 godzin i 15 milionów odsłuchów tego albumu w ciągu tygodnia. Występ, który miał miejsce na MTV European Music Awards, też był zachwycający, czyli wiemy, że Rosalía jest w stanie zaśpiewać na żywo, jest w stanie odtworzyć to wszystko, co na tej płycie się dzieje, a na tej płycie, pomimo że jest bardzo króciutka, bo trwa troszeczkę ponad pół godziny, dzieje się bardzo, bardzo dużo i mamy tak naprawdę cały wachlarz współczesnego popu. Jest to obiecująca rzecz, ode mnie będzie na zachętę 8 na 10. Ode mnie będzie 9 na 10. Podobają mi się takie nowe poszukiwania. Podoba mi się też wrażliwość tej młodej artystki. I to, że słychać w tej płycie nie tylko flamenco i nie tylko w różne inspiracje popkulturowych utworów,
ale przede wszystkim ulice Hiszpanii i to jest niesamowite oraz to, że poszukuje i eksperymentuje z flamenco, nadając też tej muzyce, która no jest jakimś takim nośnikiem ekspresji, smutku, radości, bardzo głęboko wpisana w życie Hiszpanii, nowego znaczenia. I to jest dla mnie niezwykłe, dlatego 9 punktów. Ja myślę, że Rosalía znalazła taki doskonały pomost pomiędzy tradycją a współczesnością i właśnie tym eksplorowaniem nowych brzmień. W ogóle to są bardzo gęste faktury muzyczne, to wszystko, co nam proponuje, wydaje mi się takie bardzo nieprzebrane i rozmawialiśmy przed programem, że w zasadzie ta płyta jest bardzo krótka, te utwory wybrzmiewają w 3-4 minutach, tymczasem ma się takie wrażenie, jakby czas się kondensował, zagęszczał, że jakby ta muzyka ma jakąś taką umiejętność takiego jakby plastycznego myślenia o czasie i o chwili, która rozgrywa się tu i teraz. Ja powiem, że to nie jest mój muzyczny świat, to nie jest płyta, której będę entuzjastą. Jako prosty, metalowy człowiek wychowany na prostych rzępoleniach i brzmieniach doceniam oczywiście ambicje, rodzaj erudycji również muzycznej u tak młodej osoby, ale wydaje mi się, że za dużo jest tutaj pewnego rodzaju przeze mnie źle rozumianej nowoczesności, a za mało jednak tego elementu flamenco, który przy debiucie moim zdaniem lepiej rozgrywał pewne muzyczne scenariusze. Tak czy inaczej, płyta godna uwagi. Cieszę się, że Mateusz w końcu zrezygnował z 70-letnich mężczyzn na rzecz 20-letnich kobiet. 6 na 10.